Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Bawa i z nami jest Joszelka i Ren. Hello, hello! Jesteśmy wszyscy na skateparku, moi drodzy, ale najlepsze jest to, że jesteśmy uzbrojeni. Ale w ogóle to wygracie nie wystarczy. To nie, chodź, staniemy sobie gdzieś tutaj z boczku ładnie. Ja w ogóle mam kask, a wy? Co ty? Ja nie mam kasku, ja mam kocią maski mortkę. Na kocią mortkę jak upadnę, to nie ma problemu. No. Sorry! Wysoko skoczę. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, jesteśmy na skateparku. Mamy różnego rodzaju spluwy, wszystkie swoje. Więc dzisiaj będziemy bawili się na skateparku. Typowa zabawa dzieciaczkowa na skateparku. O, bzykło mnie coś. Ej, no co mi robisz? Dlaczego mi to zrobiłaś? Nie wiem, no powiedzieli, że typowa zabawa na skateparku. Aha. To tak mi się... Czekaj. Aha! No i ja płonę jednocześnie i paralizuję. No i ja jestem. Paralizujesz. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, zaczniemy od tego, że najpierw pobawimy się oczywiście rowerkami, BMX-ami na skateparku, ale później oczywiście jak najbardziej będziemy robić tego typu fajne zabawy. I myślę, że nawet pojedynki na pistoleciki, że jedna osoba będzie mówiła coś tam kiedy się odwrócić, a będziemy plecami szli. Będziemy do siebie na przykład strzelać z paralizatoru, później na przykład ze strzelb i tak dalej. Okej. No. Dobra. Gdzie siadasz? Przestań. Ej, patrzcie. Siadajcie na rowerki. Słuchajcie, myślę, że zaczniemy od tego, że każdy zrobi pokaz swoich umiejętności. Tych BMX-iarskich. BMX-iarskich, no dobra. To ja chciałem zacząć, patrz. Dobra, ja umiem do przodu i skok do góry i umiem jechać do przodu. Ale nie umiem, to do tyłu trochę umiem tak z nogami. O. Patrz, jaki triki, działa. Czekaj, bo mi się tutaj muszę... Ja umiem lepiej, patrz, jak umiem lepiej. Trzymałam się dłużej niż ty. No czekaj, bo mi rower... Dobra, muszę zrespić, bo mi rowerek utknął. Mi też, przez ciebie. Ren, opuszczę grę. Muszę zrespić rowera. Serio? O. Serio. Dobra, no to co, Ren, pokaż, co na co cię stać. Dobra, to ja zaczynam od tej rampy. Jedziesz robię na rampę, tak, no. I spadam na głowę. Patrz, a ja zrobiłem to samo, tylko pięknie, ładnie tutaj. Ja też na plecki. Tak? Ja na plecki. Bo... Patrz, ja to przeskoczyć potrafić. Potrafić to przeskoczyć? Czekaj, ja też nie to o to chodzi, żeby to przeskakiwać. Dobra, czekaj, jadę tutaj już zobaczyć, rędzie. Ja też chcę to przeskoczyć, czekaj. Trzeba wszystkie rampy wypróbować, ale... No właśnie próbujemy rampy w takim razie, patrz. Oła. No i trzeba tego capsloka używać, bo inaczej się nie da. Tak to się robi. Czekaj, i tu przeskoczymy. Ej, patrz, jaka tu jest duża rampa. Jest, pokaż ją. Ła. No, ale jeszcze taka podkona w ogóle, nie? To faktycznie było podkątem. Chyba wszyscy sobie chyba wszyscy, z tego spadli. Tak. Tam jest chyba jeszcze wyższa, patrzcie. Patrz, tu nad miną można przeskoczyć, patrz na to, czekaj. Ja bym jej nie dotykał. A można ja jej nie dotknąłem. A ja ją dotknęłam. Ła. Ciężko się odnaleźć w górze. Zobacz, dobra, udało mi się. I tu przeskoczę normalnie. Widziałem, czekaj, jak to coś zrobiłaś trochę, tą miną? Czemu ta mina tak słabo wyjechała? Tam bawi mi się na łeb, na szyję. Przesuwać. Taka sytuacja. Ej, bo Rena mieliśmy oglądać. Ale no, teraz to już się każdy rozszalał. No właśnie się rozszalam na tym, nie? Totalnie. Nie, naprawdę, super fajna miejscóweczka. Czekaj, gdzie wy jesteście? Tu jesteście. Czekaj, czy mogę zrobić jakiegoś Wally albo coś tutaj na tym? Wally? Nie, za bardzo. Ała, nigdy mi się... Ej, jak widzisz ten tunel? No widzę właśnie ten tunel. Właśnie zastanawiam się, co w tym tunelu mogę zrobić. Jakie kółko po suficie, stary. Dobra, troszkę mnie, że tak powiem, zmiotło. Ła. Prawie. Ej, to w ogóle zobaczcie, to w ogóle można do góry podjechać, patrzcie na to. Gdzie można do góry? Aha, no można. Tylko trzeba najpierw wskoczyć tam ładnie. Ała. Koszelka normalnie. No Paweł, no. Dała mi się krzywda. O, tam skaczą. No tam skaczą, no. Czekaj, prawie. Muszę się rozpędzić, poczekaj. Ja muszę wsiąść na swój level. Levelek? Ej, kurczę, jak tam skoczyć, nie? Pokażę ci, patrz. Pyk. No patrz, prawie. Tak trzeba skoczyć, pyk. A, bo tu trzeba z tej małej rampki. Ła, z tej no. Może też się da, nie wiem. A tu też jest rampka, patrz. U góry, taka górna. O, jak ty tam? Idę tam. Idę. Ej, super, normalnie czuję się jak Tony Hawk, tylko że na rowerku. Hej, Ren.
No niestety nie znam żadnego BMX-iarza popularnego, ale akurat... No i spadłam, wow. No i niż... Ja spadłem, ale dobra. Nie spadłem. Nie, spoko, naprawdę bardzo fajnie, nieprzyjemnie, ale to my jeszcze tą zabawę na pewno za chwilę rozgrzejemy sobie troszkę mocniej. Na razie rozgrzeweczka. Nie umiem tam wjechać. No to tak, ale był prawie dobry trik. Ale tylko prawie. Ej, prawie, ja tu mówisz? Bardzo ładne triki robię. No już niech ocenią sędziowie. Chyba kas założyć. Co się stało? Chyba jednak kas. Co już zrobił? Co tam się nie stało? Nie wiem co zrobiłem, ale bym przez 3 sekundy albo 4 w powietrzu zawieszony. Co ty naprawdę mówisz? Naprawdę. Po prostu masz lagi. Jest na dole. Tam jesteście lagi. I czemu twój... Ty masz 2 rowerki? Ja? Ja się raz zajumałem niechcący. A, bo ja też. A, no to, ale to macie tam, jeżeli tam doskakujecie do góry, to macie, mam wyzwanie dla was. Kto strąci z was tą minę? Tą minę, tą bombkę. Mam taki problem, że został mi rowerek na górze. Joszelka, o, dobra, a nie, jednak się dostałem. Ty też kasku nie masz, jak tak nie wolno. Ja nie mam kasku, ja mam maskę, mi wystarczy. Sam plastik nigdy nie wystarczy. No to ono plastika. Jaka bomba? Gdzieś tu jest? Aha, tu jest. No u góry tu jest, no. Dobra, biorę to wyzwanie. Dobra, no już nie biorę, jest... bo spadłem nie, na dół. Nie, ona jest, tak powiem, ten... To jest. Wsunięta do środka. No i dobrze. To jest dobre wyzwanie dla was. A dla ciebie to co? Ja już też jestem na chyba dole. Chyba się zsunę, ej, nóżki mi wiszą. Co ja zrobiła w ogóle? Dobra, słuchajcie, ja myślę, że możemy się pobawić... O, czekaj. Sorry. Zaraz spędziłem się. No co ty robisz? Ja tu triki. No kurczę, mój rowerek, to jest mój rowerek w sumie. Co to było? To jest mój rowerek w sumie. Dlaczego ja tutaj wylądowałem? Ja po tych punktach tutaj, zobaczymy jak one tutaj lecą. Dobra. Bo w sumie zrobiliśmy sobie zabawę, ale w sumie możemy zrobić też taki jakby wyścig tutaj. Teraz zagrany zobaczyć. Z tonami. Teraz jak jestem ostatni, to wyścig, ja. To jest moja postać zrobiła. Wow. Denka w ten sposób również. O, czekaj. Gdzie tutaj teraz tędy? Patrz, cyk! Co cyk? Gdzie cyk? No patrz, jak pięknie. A, bo tam tutaj... trzeba teraz na środku. I teraz pewnie tu. Co wy robicie, przepraszam bardzo. Bardzo. Przepraszam bardzo, ale ja sobie tutaj, o, kopsam. Wow! Taka sytuacja. Hej, wymiana rowerkiem. Dobra. No dobra, więc ja myślę, że okay, chyba... Okej, okay. Później do góry czas chyba też. Dzięki. Okej, okay, dobra, wiesz co, ja proponuję jedną rzecz. Proponuję, że przejdziemy teraz w takim razie do naszych cudownych wyzwań. No. Więc chodźcie może, czekajcie, gdzie by tutaj stanąć? Chodźcie tu na środku, tu, o. Na środku. Tu, gdzie jestem. Zatrzymamy dobra. Się, nie? Dojeżdżam. No. Siędziemy z rowerku. Nie, bo chciałam... No i musiał mi kopa sprzedać, nie? Bo inaczej siąść przecież nie potrafię. Co? No przestań, rowerek teraz siąść. Dobra, stój, zostaw mnie. No i... Nie biegasz. To jest typowe. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od tego, że weźcie te paralizatory, stańcie plecami do siebie. Dobra. Plecami do siebie. Plecami do siebie. Tak. Ja patrzę na tamtą ścianę, ty na tamtą. Tak, bo muszę wiedzieć, gdzie ty patrzysz tam. No i patrzycie na siebie, odwracacie się, dokładnie. I słuchajcie, zaczniecie iść w przeciwnych kierunkach. Może na pierwszej osobie zróbmy, co? Dobra. Będzie lepiej, na pierwszej osobie i robicie kilka kroków, ja powiem, jak powiem strzał, to się odwracacie i strzelacie w siebie. No, pewnie dobra. Będzie błąd synchronizacji, dobra, to już idę. Czekaj, no jak już idę, no plecami, nie powiedziałem start. A, czekaj. No, czekajcie, uwaga. No. Start. Strzał. Myślę, że idę. Nie trafiłem. No, bo ja nie było, że idę. Ty z kamerze jeden. Było start i ten, i strzał. Joszelka, czego nie zrozumiałaś? Nie celuj we mnie! Dobra, no. Ten paralizator nie działa na takiej odległości. No za duża odległość, dobra, weźmy pistolety. Albo zrobię, że wszyscy idziemy po prostu. O, pieniążek! Ojejku. Weźcie sobie. Dobra, słuchajcie, nie, totalnie to będzie totalny chaos i zniszczenie za chwilę. Jest pieniążek. Ja to czuję. Ja to czuję. Ten pieniążek. Bo to ja się a to jak ryzykujemy się tutaj, to tutaj może. Czekaj, aha, bo dobra. Ja bym może, na kamerę, może na inne bronie, może na bronie no właśnie pistoletowe. Mówię na inne bronie. No. Weźmy w takim razie, czekajcie, macie może jakiś rewolwer taki jakiś fajny?
Bo mam w magazynie. Mam taki. No dobra. Mam taki. Chyba, ja mam że optimizer. Dobra, no, proszę bardzo, to chodźcie, czekajcie. Stańmy sobie. Dobra, idzie Szelka teraz ze swoim narzeczonym na kubanofikiem. Tutaj Joszelka, dawaj. To na pierwszej narzeczonym parówką. Na pierwszej chyba, nie? Ja będę sędziowo. No ty gadasz, jakie pierwsze. No na pierwszej może być. Na pierwszej będzie najlepiej. Może być na pierwszej, a potem na trzeciej. To już? Dobra, no. No stój tak, stoi, już? Odwróć czyli się. Mogę tak odwróć patrzeć się. Na ciebie? Odwróć się. Tak, odwróćcie się i... Start. Że miałam iść? No. Na start? Strzał! Co to za przywrotka? Co to za przywrotka? Jaruna, na pierwszej kamerze ta przywrotka jest głupia. No, ta przywrotka jest masakrycza, mnie to normalnie roztegowało, nie? Po dżentelmeńsku nie powinno być przywrotek. No, zapomniało mi się. Ale Paweł oczywiście, że robi to za pierwszy od razu. Dobra. A bo ja muszę patrzeć. Chyba, że ja z Pawłem teraz, a jeszcze to będzie. No też tak można, bo ja jeszcze nie sędziowałem. Ja jeszcze nie sędziowałem. Ale rewolwery mamy, czy co? A ty masz pistolet. Ja mam taki. To czekaj, ja wezmę też pistolet. I mam napinanie. To jest ten podstawowy chyba, nie? To był ten podstawowy? Jakiś taki. Nie, deserta wziąłeś, stary, wziąłeś deserta. Dobra, to... jakiś ciężki. Deserta. O. Dobra, stoi pleckami. Pierwsza osoba? Oczywiście, że pierwsza osoba. Tak, to był... Dobra, uwaga. No to... No. Gotowy. Idźcie. Strzał. Jak to wygląda źle? Jeszcze przewrotkę sobie zrób, Ren. Przewrotkę sobie zrób. No, już za późno. On miał przewrotkę. Więcej naboi. Czekaj, pieniążek. On miał więcej naboi. Pieniążek wypadł, no tak, tak. No, pieniążek wypadł, ładnie, dobrze. Dobra, proponuję w takim razie... Pierwsze kamery, fatalnie. Później oczywiście porobimy jakieś normalne walki między sobą, żeby nie było. Dobra, co tu się dzieje? Super. Czekaj, a gdyby tu wziąć jakąś strzelbę na przykład, czy coś? Strzelbę na daleko, no dobra. No odpowiednio szybko trzeba się będzie odwrócić po prostu. Gdzie tu była strzelba? No. Gdzie to strzelby? Ty, on wziął tam taką szybką. Ja mam tą albo tą. Proszę bardzo. Dobra. Patrz na to. Nie, no to przeładowanie dawaj, tą bojową. Zwykłą. Dobra, Joszelka, kto idzie? Ja mam kto tylko idzie? Dwie wybrane. Joszelka i tutaj, no stańcie sobie, no. Dobra, dobra. Stańcie pleckami. Ej. Chcesz iść w tamtą? Dobra. Dobra, no. Uwaga, gotowi? No. Start. Czał. Nie zdążyłam się odwrócić i przycelować nawet. Co za kościół, normalnie. Jeszcze wybuchową, no jasne. Jaki łobuz. Ale stary, ja mam tylko te dwie. To pieniążek. Dobra. Oczywiście wybuchowa. Jeszcze tą gorszą mogę wziąć. Magazynek tu leży. To nie zmienia faktu, Joszelka, bo dostałaś w gardło. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że w takim bądź razie nie ma to tamto. Weźcie sobie paralizatory. Dobra. I paraliżujemy się teraz. Chciałam sobie wybrać, zmienić kamerę. No spoko. Nie ma. Skopać go. Masz znaczy... to. Oła. Ja cię kręcę. Ona wzięła to nie trzeba. Dobra, lecimy, go. Słuchajcie, walka na skateparku. Na skateparku, na paralizatory, apenatomizery i flary proponuję na starcie. Flary? O kurczę, nie trafiłem. Lała. Mało życia mam. Czekaj, mam plan. Zaminuję was. Nie udało mi się. Czemu ta postać tak śmiesznie musi podskakiwać? Czekaj, bo Ren tam biegnie. Gdzie jest Ren? Nie ma mnie. Ren, gdzie ty uciekasz? Wracaj do nas. Ej, no nie trafiłem, nie? Ha, wow. No bez jaj. Jakim cudem? nie wiem, ale było super. Ha, wow. Drugi pieniążek. Co mi pieniążki wypadają? Ja... Nieładnie z waszej strony. Dobrze! A co ty jeszcze tutaj tak odwalasz? Normalnie! Wziąłem i odpaliłem po prostu się tu. Ziomek! Nie! To! Ziomek! Ty to masz... Przez tą barierkę nie da się przetegować. Dokładnie. Dobra, pięknie. Co wy na to, żeby zmienić broń na pistolety za chwilę? O, sam się... Co wy na to na pistolety? Bierzemy pistolety?
Pistolety? Dobra, no nie wiem, czy chcę. Dobra, pistolety, okej. Okay. Nie ma dla mnie znaczenia! Nie ma dla mnie znaczenia! Tak będzie to samo! Typie! Widzisz, jakie mam triki, stary? No co za gościu normalnie? Jak on na rowerku sobie jeździ? Czekaj, dawaj tutaj normalnie. Nie, ja czekam, musisz mnie dobić, bo mam low HP i pan no na jednego kita mnie dobali. No chodź tu. Wracaj! O, dobrze. Myszelka pakuje mi kulkę w uszu. No czekaj, przeładowuję. No bez jaj, jak się ciężko strzelam. Jaki kiowy pistolecik powolny wziąłem. O. Zdmuchałaś mnie. Czekaj, pistolet muszę wybrać. Co jest? No właśnie. Ręty, bo później jeden. Znaczy... Widziałeś tu? Dobra, słuchajcie, ogólnie proponuję... Dobra, zmieniamy brońki teraz na SMG jakieś. Jest jeszcze bardziej poważne? Czyli te po prawej, te SMG jakieś można... Może co? Co na to? Migałeś już. No zmieniłem już. Dobra. Tu jeszcze migałeś. No czekaj, stary, jeszcze się rozpim dopiero. Za koleś. Ja nawet broń nie mogę wybrać. Co ty masz? Nie wiem, co ja mam. Stary, ja do niego nawalam, a... Ja do siebie też nawalałem. To przeładowujesz, musisz? Ja nie wiem, ej, co to jest? To ma nieźniścialne to jest. Moja broń. Broń mi się nie wybrała. Jakie to... Co ona ma? Co ona wzięła? No, SMG. Kompaktowe. No to. Kompaktowe SMG. Ła! Dobrze. Zrzuciłeś mnie z rowerka. Dumny jesteś? Tak, jestem z siebie duży. No chodźcie, no. Ła! Wychylcie się za tamtam. Za ta tamtam? Dobra. Aha, nie wiedziałem, gdzie jesteś po prostu. Jasne, oczywiście. No, po prostu. Pokoj obok jestem, nie zwróciłaś uwagę. Dobra, słuchajcie, proponuję, dobra, szybka zmiana teraz. Z SMG proponuję przejść na karabinki. Macie już? Macie już. Mamy okay. Już. Nie mam. Mam dalej SMG. Dobra, ja już na karabinek przyszedłem. Przewróć się! Ja widzę, że na mnie celujesz, Paweł. Radar mi wszystko pokazuje. Pipie! No i oszelka mnie dorwała poważnie. Dobrze. No tyłaś do tej kulki! Masz kulkę. Ale 200 IQ kurką, no. Kulka. Ej. Tu strzela do mnie. No bo ty już do mnie tutaj się tego. Czekajcie. Ej, weźcie sobie każdy w innym checkpointie, dobra? Poczekajcie, ja pojadę do kolejnego checkpointu. Ja już robiłam checkpointy inne, tylko dalej rozpiemy się w tym samym miejscu. No o to chodzi, bo jesteś w innym checkpointie, weź inny checkpoint zalicz. No mówię ci, że już robiłam. Jestem na górze. Jak zaliczysz kolejny checkpoint, to będziesz miał kolejny punkt respienia. No to powodzenia. Powodzenia, no patrz, idę, na górze. Idę po tego checkpointa tam, żeby się respić u góry, żeby nie ten. Dajcie mi chwilę. O, i teraz zwaliłem, ja będę u góry to dużo minę, wygrałem wyzwanie z początku. I czekaj, wezmę, pójdę tu. O. Ej, to fajnie tak na górze. I tutaj będę się respił ładnie i wezmę karabinek. Tak na górze się porespić, fajnie, fajnie. Nie, na dole będę się respił. Nie, to jest niezniszczalne te płotki. Oszukujesz. Stary, ja jestem ponad płotki. Dawaj mi to. Pożycz mi to. Yeah. Idę po checkpointa innego, żeby się gdzieś nie respić. Tu będzie. Nie, no Paweł się teraz tu będzie respił. No, ja tu się respię, no zostaw mnie już tu. Ciąkam się tu. A, tym razem jestem lepszym przedworowcem. Co? Czym? Tak jak powiedziałem. Czekajcie, bo czas antenowy powinien nam dobija końca, więc weźmy, czekaj. Czekaj, bo Paweł strzela. No ja, nie do Paweł strzela. Mamy zmianę broni na snajperki teraz. Ja chyba sam jestem snajperka. Dobra, to ci dobiję jeszcze z tego, dobra. Nie ma problemu. Jaki koleś normalnie. Ty masz wybuchową snajperkę, więc się nie zgadzam z tym. Nie, zwykłą wziąłem. Zwykłą snajperkę. Ja wziąłem. Nie wiem, jaką mam snajperkę. Czekaj. Ale ja mam podrasowany ekwipunek. No, to chyba wybuchową mam. No stary, co ja ci mówiłem kilka odcinków wcześniej, że ja ulepszyłem sobie ekwipunek do broni potrzebnych i niepotrzebnych. No ale kilka snajperek jest przecież, nie wszystkie można było ulepszyć na ten. Ale mam tylko jedną wybraną, reszta jest za normalnie, łobuz. I tak nie jest to one shot.
O. Ajajaj. Potrafiłam mnie za humor. Jesteś? Tyłku. No właśnie widzę gdzieś tam. Ała, ja tu biegłem do Renapa, bo mi śmiga. No bo tam biegłaś. Mi. Nie, dobra, to nie ma sensu na te snajperki wybuchowe, bo to... Ale i tak cię muszę trafić, no nie? Tak, tylko to jest na dwa razy. A ja, żeby cię trafić w klatę, to ja muszę ci pięć razy w klatę. Nieprawda. No i ten, ja nawet tak mówię, halo. Okay, tutaj nie. Dobra, w takim razie no, nie mam. Muszę wziąć lepszą snajperkę. Jeszelka mnie zajmuje, to po prostu kwestia. Aha. Porządne snajperki. Tak się nie bawimy. Też wezmę porządną snajperkę. Oho, oho. Czekaj, no przeładowywuje. No wiem, dlatego ja wziąłem snajperkę, która już się nie przeładowywuje. Podaj się, podaj się. Dobrze. Dziurawisz mnie, no tak, wybrałem to innego, lecz innym strzelałam, no tak, oczywiście. Dobrze. Co, tylko snajperka. Bazuka ci w głowie, bazuka? Snajperka. A, ja nawet się dopiero zrespiłam, typie. No co, o co chodzi? Dopiero się zrespiłam, nawet broni mi nie dasz wybrać. Ej, stary, co ty, jesteś niezniszczalny? Tak. No, nie ma niezniszczalny. No ale jestem, no co ci mam powiedzieć? To ja bym się skończyła tutaj, poczekaj! Skończyło mi się ten... Komunicja mi się skończyła. Ja łazisz. Miała być moja kampa. Nie ma! Miałam super kampa i oszelka. Ja ją załatwiłem. I parło jedna. Ej, wziąłeś też minigana w tym samym momencie, co ja chyba? Serio? No, ja też tak właśnie pomyślałem. O, czekaj, muszę się trochę odbić. No weź, nie mrugaj, bo jak mrugasz, to nie mogę ci nic zrobić. Mrugam. Nawet wyjść nie mogłam z drugiej ścianki. Nie mrugaj. Nie mogę jechać. No zaraz pić. Ja cię kręcę, normalnie zepsuł mi. A jak, we mnie już celowałaś, co? Może no bo jeszcze nie zdążyłam nic zrobić. Chciałem tą minę zajumać tutaj, a ten już to wykorzystuje, żeby nie, mnie zajumać. Nie, ta mina jest niezniszczalna. Wiem, ale chciałem popaść ją na przecież was. Przecież każdy o tym wie. Oddajcie Paweł, się. Paweł, chodź tu. Kołeb. No i Paweł mnie widzi wcześniej oczywiście, nie? No tak, tak. A, proszę ma bardzo. Ma mało, dojedź go. Mało mam, komu dam. Nie wiem, komu dam. I on mnie naprawdę widzi wcześniej? Nie wiem, czy wcześniej, ale... Ty mnie 3 sekundy wcześniej widzisz. I ty strzelać zaczynasz do mnie naprawdę dużo wcześniej. Dobra, moi drodzy. Tym symbolicznym akcentem... Padaj na drzewo, banany prostować. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa. Ja jeszcze nie widzę, że on wyszedł za ścianki, a on już do mnie strzela. O, tu się jest teraz, z tyłu za tobą. Papa! Ej, bez taki, bo ja się nie mogę na ciebie nacelować. Dobra, lecimy. Dzięki.